Senator Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Kilian, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy Tomasz Czuszwalak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej Stanisław Pilarczyk oraz strażacy z jednostki Zwierzbnej spotkali się w poniedziałkowe popołudnie 7 maja u burmistrza Żarowa Leszka Michalaka, aby podpisać porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na pewno jest to pierwszy krok do sukcesu. To tu nie ma wątpliwości. Włączenie jednostki do krajowego systemu to przede wszystkim olbrzymia szansa na doposażenie tej jednostki już nie tylko z gminnych pieniędzy, już nie tylko z pieniędzy sponsorów, ale również z pieniędzy funkcjonujących w ramach krajowego systemu. To oczywiście zwielokrotnienie ilości wyjazdów takiej jednostki, czyli takie poczucie strażaka, że jest bardziej potrzebny z jednej strony, ale z drugiej strony jest to obciążenie dla rodziny, bo przecież od tej rodziny ten strażak wybiega, nie patrząc na to, czy jest to rano, w dzień, po południu, czy wieczorem, czy wreszcie w nocy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to są te, które mają najlepszy potencjał osobowy, czyli najlepiej wyszkolony, i te, które posiadają najlepszy potencjał sprzętowy, czyli najlepiej wyposażone i przygotowane do wszystkich rodzajów działań ratowniczych, do jakich są zobowiązane jednostki ochrony przeciwpożarowej. Więc na pewno z jednej strony to jest nobilitacja przynależności do takiego systemu, z drugiej strony dla jednostki jest o wiele większa odpowiedzialność i potrzeba o wiele większego zaangażowania w działania. Dzisiaj doszliśmy do momentu takiego, że w 90% już ta jednostka jest przygotowana do włączenia. To, czego nam brakuje jeszcze, myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj z panem burmistrzem, z panem senatorem tak przeprowadzić, aby brakujące elementy mogły być zrealizowane, gdyż perspektywa czasowa włączania do systemu to jest wiosna, jesień każdego roku, więc myśląc o Wierzbnie, myślimy o jesieni. W powiecie świdnickim łącznie funkcjonuje 49 jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym aż 15 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc włączenie kolejnej i nie tylko na zasadzie włączenia, ale pokazania, że to jest jedna z tych najlepszych jednostek, powoduje, że poziom bezpieczeństwa w powiecie na pewno wzrośnie. Umiejscowienie Wierzbna na trasie pomiędzy Świdnicą a Żarowem, czyli pomiędzy miejscami, gdzie są dwie strefy ekonomiczne, specjalnej strefy ekonomicznej wałbrzyskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, która łączy również wałbrzyską strefę ekonomiczną z autostradą, powoduje, że jest potrzeba, by w tym miejscu była jednostka z dobrym potencjałem osobowym i z dobrze wyposażonym sprzętem samochodowym i ratowniczym. Dzisiaj dopiero zrobiliśmy pierwszy krok związany z podpisaniem porozumienia pomiędzy burmistrzem a komendantem powiatowym. Jeszcze czekają na nas następne kroki. Myśmy się spotkali z panem burmistrzem gdzieś 2 miesiące temu i o tym rozmawialiśmy, aby Wierzbno włączyć do tego krajowego systemu. Zobaczymy. Na razie mówię pierwszy krok i czekamy na dalsze. No jest to bardzo wielka chwila i zdarzenie na całą gminę. Po 10 latach starania wybudowaliśmy nowe boksy strażackie na samochody 2. Wyszkoliliśmy strażaków. No i mam nadzieję, że teraz w tym roku, w jesieni, wejdziemy w ten system krajowy. 4 maja obchodzony był Dzień Strażaka. Jakie pan burmistrz złożyłby życzenia naszym druhom? Na pewno to życzenie, które mówi, że tyle samo powrotów, co wyjazdów, i należy dodać, że wyjazdów bez uszczerbku dla zdrowia. Ale w przypadku strażaków jest tutaj takie pytanie, czy tych wyjazdów powinno być więcej, czy mniej. Na pewno jak najwięcej szkoleniowych i jak najwięcej reprezentacyjnych wyjazdów, a chciałoby się, żeby było jak najmniej tych wyjazdów bojowych, gdzie traci się na mieniu, gdzie zagrożone jest czyjeś bezpieczeństwo. No i oczywiście zdrowie, niech nie opuszcza naszych strażaków i satysfakcja z tego, co robią.